Dobra, ja już sobie ogarnąłem kilka rzeczy w domu, teraz jestem na podwórku i zabawa z Śnieżką. Zobaczcie, jaka jest pogoda, po prostu czuć wiosnę. No i co? I od razu zabrałem się do pracy. W tym miejscu postanowiliśmy z Paulą, że będziemy mieć swój warzywnik. No i tak jak widać, po zimie trzeba doprowadzić go do porządku. Więc dzisiaj zacząłem od grabienia. Później wyczyścimy no ten cały ten, powiedzmy, badziew i zostawimy. No i oczywiście też przekopiemy, tak żeby była czysta ziemia. Dobra, troszeczkę lepiej to wygląda, ale jeszcze troszeczkę pracy zostało i później będziemy kopać. Na razie muszę jeszcze usunąć wszystkie te zeschłą trawę, po prostu suchą i co tam jeszcze jest, i później biorę się za kopanie. Dzień dobry kochani. Od rana porządki, od rana sprzątanie. Dzień dobry pani. Pani się dzisiaj wybiegała na podwórku. Dzień dobry państwu. Krzysiek już tutaj z wami się dzisiaj witał, także było ujęcie z ogrodu. Widzieliście, jak Śnieżka szaleje, jak robimy warzywniczek. Tak, a propos ogrodu, narobiłem się strasznie i powiem wam, że nie skończyłem. Nie skończyłem, bo już zabrakło już czasu. Niedługo trzeba jechać po dzieciaczki. Nie wiem, czy jak wrócę, to jeszcze troszeczkę muszę popracować na laptopie, ale jutro kończę ogródek i będę kopał. Tak, więc Krzysiek dzisiaj się tym zajął. I w ogóle ten płot, który mogliście widzieć na początku, to wszystko idzie do malowania. To wszystko. Tak, tak samo altanka, no ale to wszystko na. Tak, bo to wszystko po sezonie po prostu, nie? Takie. Takie byle jakie. Więc tak, ja wysprzątałam. Więc jest fajny dzień, słuchajcie. Wietrzymy dom, wszystkie pokoje tu już wywietrzone, unelci wywietrzone. Ja zapaliłam nasz kominek. Tutaj mała szalona dziewczyna i pokażę wam ten nasz kominek, bo zaraz się zbieramy. Uwielbiam fajne, go. Fajne, on jest dość drogi, ale naprawdę jest rewelacyjny i do niego możecie dokupować sobie również olejki. Ja mam takie olejki antystresowe. Ten jest na przykład Make You Happy. Happiness. I słuchajcie, wdychając ten olejek, mamy poczuć się lepiej, szczęśliwiej. Także polecam wam bardzo serdecznie. Ale też bardzo fajnie prezentuje się w nocy i nie wiem, czy widać na kamerce, jak ten dymek wylatuje po prostu. Tak. Coś pięknego. I nie dość, że jest fajną ozdobą, to jeszcze olejek eteryczny, więc ja wam bardzo serdecznie polecam. Więc tak jak mówię, my wysprzątaliśmy, zaraz jedziemy po dzieci, ja chcę wpaść na chwilę do Biedronki po świeże kwiaty. No bo jak taka pogoda, no to słuchajcie, świeże kwiaty być muszą, więc wysprzątane, odkurzone, wywietrzone, rosołek dzieciom się gotuje, więc my powoli się zbieramy. Tak jak mówię, to niby tyle czasu, ale Krzysiek był w ogrodzie, trochę pracował przy komputerze, ja ogarniałam od rana, więc jeszcze tylko szybko się ogarnę i lecimy. Zobaczcie, ile pięknotek w Biedronce. Także zaraz na jakieś zdecydujemy, ale powiem wam, że wszystkie są takie ładne. Goździki mi najdłużej zawsze stoją, ale są też tulipanki, takie piękne róże. Wow, te jakie fajne. I te. W ogóle zobaczcie, jak dużo kwiatów dzisiaj ładnych w Biedronce jest. Są hiacynty, żonkile. No i kochani, zobaczcie, na co się zdecydowaliśmy. Nie będzie na pewno zaskoczenia, ale tym razem bardzo mi się spodobały żółte, więc wybrałam żółte i takie jasno-różowe i przepięknie wyglądają i bardzo mi się z Wielkanocą kojarzą. Nie wiem dlaczego, ale te kolorki takie, wiecie, żółty i różowy, tak mi się po prostu kojarzy. Także takie piękne, od razu, słuchajcie, lepiej to wszystko wygląda, od razu uśmiech na twarzy, a pogoda już wam nie pokażę, bo właśnie zasłoniłam roletę, ale tak się rozpadało, jak wracaliśmy do domu. Także rano przepięknie i słonecznie, no, a teraz pada i zrobiła się po prostu taka chlapa. Mam tutaj te podgrzewacze, moje super, i słuchajcie, muszę wypalić tą świeczkę. Nie będę jej trzymała na przyszły rok, więc zaraz ją odpalę i ta świąteczna świeczka po prostu musi zostać wypalona. Ale tak jak mówię, dajcie znać, czy lubicie świeże kwiaty w domu. No my bardzo lubimy i tak jak mówię, od razu po prostu humor lepszy. To tell what you were thinking, babe. Your thoughts are only getting louder. While you are up in space, I see.
Okej, zrobiłam sobie kawę. Znowu mi się kończą kapsułki, także powiem Wam, że naprawdę mam jakąś sklerozę, bo miałam je sobie zamówić i znowu ich nie zamówiłam, więc jutro będę musiała chyba po siłowni podjechać z Krzyśkiem. Czy Wy wiecie, że ja widziałam... Zaraz, poczekajcie, odwrócę się do Was. A, włączyłam sobie jeszcze raz kominek, zaraz zapalimy lampkę i będzie fajny taki klimacik. No dobra, jestem w miejscu, z którego ostatnio bardzo lubię nagrywać, czyli na łóżku. I wiecie co, odnośnie kapsułek, bo jutro po treningu stwierdziłam, że muszę kupić sobie nowe kapsułki, a wkręciłam się teraz w te kapsułki ze Starbucksa. Powiem Wam, że bardzo mi smakują i bardzo, bardzo fajne są. Także, no ja zawsze kawusie ze Starbucksa lubiłam. Czekajcie, słucham, bo się tutaj bawią w korytarzu. I mówię ostatnio, zazwyczaj kapsułki ze Starbucksa albo z Kosty kupujemy właśnie w Auchan, w Carrefourze, ale ostatnio widziałam gdzieś kapsułki, byłam w szoku, że w tym sklepie są kapsułki. I dzisiaj mieliśmy z Krzyśkiem rano burzę mózgów, w jakim sklepie ja widziałam kapsułki. I po prostu siedziałam cały ranek i myślałam, gdzie widziałam kapsułki Starbucksa. Wszystkie sklepy wzięłam pod uwagę, nawet Biedronkę. Mówię, no nie no, w Biedronce kapsułek Starbucksa na pewno nie ma. I po chwili mówię, już wiem, widziałam w Rossmanie i autentycznie byłam w totalnym szoku ostatnio, bo jak byliśmy w Rossmanie, to widziałam kapsułki Starbucksa w Rossmanie, więc stwierdziłam, że nie będę jutro jechała do Białegostoku, tylko po treningu pojedziemy do Monika i zrobię sobie zapas starbucksowych kapsułek, bo widzicie, z tym Nespresso to jest tak, że ja zapominam zamawiać. Te kapsułki dość szybko przychodzą, ale wiecie, a to już jest wieczór, więc już tego dnia nie przyjdą, przyjdą następnego, a te ze Starbucksa bardzo, bardzo mi smakują i ostatnio cały czas te starbucksowe kapsułki piję, więc jutro po siłowni jedziemy po kapsułki. Słuchajcie, założyłam dzisiaj sobie opaskę. Jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, to wiecie, że tą oto opaskę, muszę ją chyba, nie wiem czy w ogóle, jak ja w ogóle w niej wyglądam, ale jak byliśmy w Londynie, zaszliśmy na chwilę do Primarka, jak zobaczyliśmy z Krzyśkiem tą opaskę, to stwierdziliśmy, że kurczę, ona jest taka fajna, że muszę ją kupić. I bardzo modna była swego czasu, pewnie jeszcze jest. No i Krzysiek mnie namówił, ale super ta opaska, musisz ją kupić. I ja nie miałam jej na sobie ani razu, odkąd ją kupiłam. I dzisiaj ją założyłam i powiem Wam, że no nie wiem jak ja w niej wyglądam, czy jest okej, czy nie jest okej. I tak sobie ją dzisiaj założyłam, nie wiem. Ale jak tak brałam włosy też do góry, to też tak dziwnie wyglądało. Więc stwierdziłam, że chyba lepiej ona wygląda, ta opaska właśnie przy włosach rozpuszczonych. Może fajnie, żeby wyglądała, jakbym miała włosy, wiecie, te moje takie, bardziej puszyste, pokręcone. No nie wiem, założyłam, w końcu musiał być ten pierwszy raz. I dzisiaj śmigam sobie w takiej oto opasce. Co tam u nas, moi drodzy? No u nas dzisiaj to za bardzo nie mam co Wam powiedzieć ciekawego, dlatego że no życie. Tak jak Wam mówiłam, przepiękna pogoda była, która nastrajała nas dzisiaj i ja naprawdę dużo zrobiłam w domu. Krzysiek dużo zrobił w ogrodzie i jeszcze popracował przy kompie, więc bardzo, ale to bardzo nas ta pogoda dzisiaj dała nam takiego powera. No a teraz pada. I co się też okazało, Nelcia cały czas jeszcze używa i też do przedszkola dajemy jej pieluchomajtki. No i byliśmy w Biedronce i nie kupiliśmy pieluchomajtek. No i Krzysztof właśnie w te deszczysko pojechał szybciutko. Pojechał do jednej Biedronki w Tykocinie, nie ma. Pojechał do takiego sklepiku, nie ma. Więc mówię, dobra, to teraz w kolejne miejsce. No i jedzie, szuka pampersów. Kompletnie mi to wypadło z głowy, kompletnie. Więc Krzysztof pojechał po prostu i poszukuje pampersów. Mieliśmy dzisiaj też robić karkówkę, ale stwierdziliśmy, że jakoś nie jesteśmy tak specjalnie mocno głodni. Zjedliśmy rosół, więc karkówkę zrobimy sobie jutro. O. A dzisiaj zrobimy sobie po prostu jakąś tylko taką lekką kolację. Wow, ale masz ładne autko. To trochę Winksy. Winksy będą, Zinksy, znaczy się nie Winksy, będą jeździć? Dzisiaj Nel dostała tyle pochwał w przedszkolu. Pani powiedziała, że życzy sobie i paniom, aby było więcej takich dzieci jak Nelcia w przedszkolu. Także naprawdę już się fajnie dziewczyna zaklimatyzowała i bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dobrze, piję kawę, ogarniam życie i pewnie jeszcze się do Was dzisiaj odezwiemy. Zobaczcie, kapciuszki ze Sky wylądowały w domku, a tam Nelcia ma nowe. Pokaż, tu pokażemy, tu chcesz pokazać. Wzięłaś sobie samochodzik Zinksów od Leosia. Super.
Nie wiem, czy Wam mówiłam, chyba mówiłam, kupiłam ostatnio ocet jabłkowy. Znowu powracam, wiecie, do dodawania octu jabłkowego do mięs, do sałat i do różnego rodzaju rzeczy. Dajcie mi znać, czy Wy w swojej kuchni używacie ocet jabłkowy. Ja Wam powiem szczerze, kiedyś używałam bardzo dużo, szczególnie właśnie do mięs i polewałam sałatki, bo jest bardzo, bardzo zdrowy. Ma dużo takich fajnych, zdrowotnych działań, także jestem po prostu ciekawa, czy Wy w swojej kuchni używacie. Dajcie mi koniecznie znać i też do czego używacie, jak przemycacie. Niektórzy też dla zdrowia piją właśnie rozcieńczone z wodą, także jestem bardzo, bardzo ciekawa. Dajcie mi, kochani, znać. Dobra, jest Krzysiek z Pampersami, kupił jeszcze takie ogórki kanapkowe. My te ogórki kupujemy zawsze w Lidlu i uwielbiamy. Kupowaliśmy je jeszcze za czasów właśnie, jak mieszkaliśmy w Londynie. A tych z Biedronki wziąłeś na przetestowanie, no nie? Tak, dokładnie. Bo tych z Biedronki jeszcze nigdy nie mieliśmy, więc mam nadzieję, że będą smaczne. Dzisiaj pewnie zjem na kolację, bo mam ochotę. No i jutro może do karkówki sobie zjemy, jeżeli nie wymyślimy żadnej surówki. Warto takie ogórki mieć w domu, bo to nawet wiecie, na kanapki, no czy na surówkę, jeśli nic nie macie akurat, także będziemy testować. Mówiłam Wam, że Krzysiek pojechał po pieluchę majtki i pójść chłopaka do Biedronki, to wróci z kwiatkiem. Słuchajcie, nie mogłem się oprzeć, bo była przecena na 5,99. No więc szkoda było nie wziąć. Jest to paprotka i zobaczymy, bo słyszałem, że jest ciężka w utrzymaniu, więc no, będziemy walczyć i zobaczymy, jak to będzie. Ja ją otwieram, przygotowałem sobie już doniczkę, ja wybrałam doniczkę. Wow, bardzo ładna, o takie kwiatki to ja lubię, zielone. No, wiesz, były większe, droższe, tak, ale no taka na przecence, więc mówię, no bo my, a, biorę. My jak byliśmy dzisiaj w Biedronce wcześniej, to patrzyłeś na te kwiatki, prawda? I one były chyba po 12 zł. Pani mówi, że te z promocji się skończyły. Tak, w drugiej Biedronce. A, okej. Okay. W drugiej Biedronce, w tamtej Biedronce właśnie nie było. A to ty kupiłeś w Tykocinie? Tak. A, okej, okay, jasne, rozumiem. Ale bardzo mi się podoba, kolorek śliczny, bardzo ładnie zaraz wygląda. Zobaczymy jeszcze, na razie tylko tak. Weź zobacz, czy do tej doniczki będzie okej. Okay. Nie! Nie, no to ja wejmę z plastiku i włożę bez ziemi. Myślisz? Bo mamy jeszcze szarą, ale ta szara będzie za duża. A ja bym chciała, żeby na wyspie, nie? Tak, postawimy na wyspie, zobaczcie, będzie fajnie wyglądała, bo jest taka śliczna, zielona. Nie, nie wsadzisz. Ja to zrobię poza kamerą. Dobra, to Krzysiek to ogarnie i postawimy sobie na wyspie, bo ona nie musi być w bardzo słonecznym miejscu, nie. Ale trzeba ją często podlewać, tak? Tak, tak. Bardzo lubi wilgotno i no, będę podlewał po prostu często. Dobra, ale zobaczcie, no śliczna. Bardzo ładna. Bardzo ładna. Także dzisiaj kwiatek doniczkowy dla Krzyśka i kwiatki cięte dla mnie. Dobra, tylko na razie robimy przymiarki. Jest szara, do której pasuje idealnie. I jest różowa. To muszę zdjąć. Chyba szara. No, szara ładniejsza. Chyba szara. Tą różową bardzo lubię, ale tą szarą też bardzo lubię. Już mam od lat tą osłonkę. Osłonka, no, prawidłowo, osłonka. Tak, czekajcie, bo myłam właśnie swoją filiżankę. Ona tutaj nie będzie docelowo stała. Także no, fajnie to wygląda. Co ty chcesz, kochanie? Kanapkę. Kanapkę chcesz? To może dobra. Tata zrobi, tak? Tata u mnie. Chce. Dobra. Chce, chce. Dobra, to zaraz na nią znajdziemy miejsce, ale ta osłonka jest super. Okej, okay. Miejsce na filiżankę jest tutaj, bo bardzo często używam tą spepkę. Wiem, że wiele z Was też się na nie skusiło, ale jest przepiękna. I powiem Wam, że ostatnio mówiłam, że chowam wagę, wyjmuję, chowam, wyjmuję. Ale teraz używam cały czas ostatnio i fajnie się u mnie sprawdza. Chyba się polubiłyśmy. Chodźcie, coś Wam pokażę, bo przygotowałam ubranko Nelci na jutro. Zobaczcie, taką piękną bluzeczkę. Ja bardzo lubię tą bluzkę i ona jeszcze jej nie miała na sobie. Ona jest z Zary, z Dumbo i przygotowałam jej te leginsy też z Zarki, prążkowe. I ja jak przygotowuję jej ubranka, to zawsze sprawdzam, tak, tak mam, co mają na obiad, na śniadanie. Jak jest na przykład barszcz albo pomidorowa, to zakładam jej ciemną bluzeczkę. No bo wyobrażacie sobie w czerwonym barszczu, jak ona je sobie samodzielnie przy stoliku. No powiem Wam, że może być to słabe. I przygotowałam to wszystko i myślę, aha, nie sprawdziłam. No i tak, sprawdzam kanapki z hummusem, grochówka i dojeżdżam do obiadu spaghetti. Więc Dumbo, musisz poczekać. Idziemy wymienić bluzkę na zdecydowanie ciemniejszą, no bo nie chcielibyśmy, żeby tutaj pojawił się sos pomidorowy, także muszę zmienić koncepcję. Idę do szafy i szukam jakiejś ciemnej bluzki po prostu.
Dajcie mi znać, czy wy też tak macie, czy tylko to ja jestem jakaś taka dziwna, że sprawdzam na jadłospis, ale wiecie co? Fajnie to się u mnie sprawdza. U Leosia tak na to nie patrzyłam, wiecie, no, że jest duży. Ale u Nelci, odkąd chodzi do przedszkola, to powiem wam, że fajnie to się u nas sprawdza. Ja autentycznie, no wiecie, sprawdzam sobie. No i fajnie, fajnie to wychodzi. Dobra, to muszę teraz coś dobrać do tych spodenek, co nie będzie łatwe. Więc poszukamy czegoś sobie, czegoś ciemnego, czegoś co pasuje. I tak, dobra, dobra kochani, to ja szukam, później pokażę wam na jaką bluzeczkę się zdecydowałam i jak ona będzie wspólnie grała z tym spaghetti. A tu mam tą stęczą, to Nel bardzo lubi tą koszulkę. I mam też taką fajną z kotkiem, ale wiecie, kotek, myszka to chyba za dużo. Dobra, szukam. No i hopsa, znalazłam, mamy taką czarną, fajną też bluzkę z takiego prążkowanego materiału, zobaczcie, z Reserved i będzie idealnie pasowała do tej myszki. No, także taka czarna będzie tutaj pasować, no i wiadomo, jak to jest sytuacja ze spaghetti, nic tutaj myślę nie ucierpi. Powiem wam, że no jest już dość późno, więc ja zasiadam do montażu tego vloga, później jakaś relaksacyjna kąpiel i tak będę kończyła ten dzień i pewnie jeszcze obejrzę jeden odcinek Georginy. I słuchajcie, kupiłam sobie siemię lniane i właśnie chciałam was zapytać, bo bardzo dużo osób ostatnio mówi, że pije, że fajnie na nich działa to siemię lniane, ma super jakby benefity zdrowotne, dużo błonnika, a błonnik też nam jest bardzo, bardzo potrzebny. I ja kupiłam sobie takie siemię lniane i wiem, że bardzo dużo ludzi, jeżeli chodzi o siemię lniane, to albo pije właśnie mielone, albo nie. I teraz tak, ci co piją mielone, chyba dodają dwie łyżeczki, zalewają wrzątkiem, czekają i to jest taki kisiel i to się wypija. Natomiast też dużo osób mówi, że po prostu wrzuca 2-3 łyżeczki takiego siemienia lnianego, zalewa wrzątkiem i wypija razem z tymi ziarenkami i je je po prostu łyżeczką. Wiem, że coś jest bardziej przyswajalne, a coś mniej. I teraz nie wiem, czy nie lepiej takie spruszkowane siemię lniane pić, także dajcie mi koniecznie znać, bo jestem bardzo ciekawa. Ja nie pamiętam, wydaje mi się, że kiedyś piłam takie mega, mega gęste, ale nie wydaje mi się, żebym mieliła to siemię lniane, ale to było naprawdę już dawno, dawno temu. Natomiast od 2 dni miałam końcówkę, piłam właśnie 3 łyżeczki zalane wrzątkiem, i trochę tak sobie poskubałam, wypiłam oczywiście tą wodę i trochę tych ziaronek sobie poskubałam i zjadłam, także dajcie mi znać, jak jest lepiej, jak ten błonnik lepiej do nas przenika, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. A tymczasem kochani, żegnamy się z wami, widzimy się zapewne już jutro. No i co? Życzę wam miłej nocki, miłego dnia, w zależności kiedy nas oglądacie. Ja do montażu, potem relaksacyjna kąpiel, serial i odpoczywamy i widzimy się już jutro, także mua, buziaczki. Do zobaczenia, hejka, pa!